Cześć, witajcie już w kolejnej recenzji telefonów komórkowych, a dzisiaj zajmiemy się dość fajnym telefonem rozflagowym, jaki jest telefon Sony Ericsson Live Walkman. Jest to telefon oczywiście z serii telefonów Xperia 2011, które, tak jak widzimy na pudełku, umożliwia aktualizację na Lida 4.0. Aktualizacja już wyszła, niestety na mój numer SE jeszcze nie wyszła, więc muszę poczekać, z tego, że ten telefon jest również z sieci Plus. Jeżeli chodzi o pudełko, pudełko jest praktycznie takie same jak inne pudełka z tych nowszych telefonów wydawanych. Tutaj mamy Zylo, zwróćcie uwagę, że jest to praktycznie taka sama linia kolorystyczna, tylko oczywiście wiadomo, pudełko od Zylo jest oczywiście wiele, wiele mniejsze. W pudełku dostaniemy słuchawki, kabel USB z ładowarką, które mam przy sobie, to wam pokażę. Tak wygląda ładowarka, oczywiście Greenheart. Tutaj mamy oczywiście wejście na port USB i po prostu nam się ładuje telefon. Oprócz tego dostajemy takie słuchawki pchełkowe. No te słuchawki nie są najlepszej jakości, więc radziłbym je wymienić, bo to są takie właśnie słabej jakości. Oczywiście to jest na wejście na jack. Czasami się zdarza, że w innej tutaj wersji tego telefonu dostajemy właśnie te słuchawki troszeczkę lepsze, takie douszne. Oczywiście oprócz tego mamy gwarancję i taką krótką instrukcję obsługi telefonu. Jakieś takie inne mniejsze papierki, mniej znaczące. Dobra. Ja mam telefon w wersji kolorystycznej oczywiście czarnej, jest również wersja kolorystyczna biała, jednakże biała wersja kolorystyczna zazwyczaj jest tylko w sieci Orange, oczywiście ma SIM-locka, zablokowany bootloader, więc nie możemy go odblokować w domowych za darmo sposobach. Ten telefon oczywiście nie ma SIM-locka, ale to już dojdziemy do późniejszej tutaj kwestii. Telefon jest bardzo fajnie się trzyma w ręce. Z tyłu budowa jest gumowana, więc dość wygodnie się go trzyma. Nie widać tak, żeby tak się ścierała bardzo. Z przodu natomiast mamy na całej szerokości ekranu, mamy właśnie folię, znaczy nie folię, tylko mamy ekran poliwęglowy z hartowanego tutaj szkła, on jest chroniący przed zarysowaniami oraz przed zabrudzeniem praktycznie. Jednak troszeczkę się palcuje, więc musimy na niego nieco uważać. Z przodu mam tutaj dwa przyciski dotykowe, czyli wstecz oraz opcje, oraz jeden przycisk fizyczny, który nas prowadzi do menu głównego. Na górze natomiast będziemy mieć kamerę do wideo rozmów, światło sygnalizujące status oraz czujnik zbliżeniowy i czujnik światła. Na górze, co też odróżnia właśnie ten telefon od innych telefonów w tej właśnie serii Xperia, jest to, że mamy właśnie tutaj takie gumowane jakby przyciski, ma tutaj przycisk Walkman oraz mamy przycisk do włączania i blokady ekranu, no i oczywiście wejście na mini jack z obręczą taką właśnie fajną pomarańczową, gdzie po prostu muzyka świeci do rytmu właśnie tutaj. No i oczywiście mamy także wejście na port mini USB. Tutaj mamy oczywiście spust aparatu oraz przyciski głośności. Jeżeli chodzi o podłogę na dolną część, to mam tylko wejście na mikrofon. Natomiast tył telefonu ma właśnie bardzo ładnie, ale to ładnie zrobiony właśnie styl, jest podobny troszeczkę do telefonu Zylo. Zwróćcie uwagę, że jest podobny po prostu, co bardzo mi się też podoba, dlatego że lubię właśnie w takiej właśnie formie troszeczkę łukowatej, jeżeli tak można powiedzieć, bo ten telefon też również tak się właśnie przedstawia. Tył oczywiście telefonu jest tutaj kamera 5-megapikselowa z diodą doświetlającą, oczywiście nagrywającą w HD. No i oczywiście dwa głośniki stereo, które też wyróżniają ten telefon od innych. Dobra, przyjrzymy się zatem tej właśnie flagowej funkcji Walkman, bo to do tego właśnie został przeznaczony ten telefon praktycznie. Ekran, jak wiemy, jest duży. Przedstawia właśnie na 3,2-calowym ekranie informacji. Nie ma on Brava Engine, nie jest to ekran Brava, więc jest to zwykły TFT, więc troszeczkę tutaj właśnie są zaniki tych kolorystyki na bokach telefonu. Jednakże możemy sobie dograć Brava Engine, może troszeczkę tam nam poprawić jakość tych właśnie wszystkich zdjęć. Zatem zobaczmy teraz sobie na tą właśnie funkcję Walkman, więc włączymy sobie przycisk i zobaczymy, jak wygląda nasz Walkman. Walkman oczywiście się przedstawia podobnie do tych wszystkich innych telefonów niesystemowych oraz systemowych, tylko oczywiście jest troszeczkę to zmienione. Akurat co mi bardziej właśnie się spodobało oraz przypomniało troszeczkę Yendo właśnie, gdzie tam oczywiście, jak wiemy, Walkman był bardzo, ale to bardzo okrojony. Tutaj oczywiście jest inaczej. Na górze przedstawione są właśnie dwa przyciski. Jeden przycisk jest od zarządzania muzyką. Możemy tu sobie posegregować na utwory, albumy oraz wykonawców. Co ciekawe, telefon bardzo dobrze radzi sobie z okładkami albumów i bez problemu ściąga do każdej praktycznie piosenki, którą ja tutaj miałem. Oczywiście tutaj mamy z tej strony, mamy tutaj naszą playlistę, możemy sobie ją usuwać, segregować, dodawać oraz zapisywać.
Oczywiście tutaj oprócz tego mamy tutaj także ustawienie, mam tutaj efekty świetne, mam ustawienie dźwięku, mam także korektor, który niestety troszeczkę jest no, słaby jest, bo mamy tylko z góry właśnie tutaj narzucone nasze ustawienie, nie możemy sobie ręcznie tego zmienić. Oprócz tego tutaj mamy także rozszerzenia, czyli właśnie tak zwany przycisk nieskończoności. Ona pozwala do danego artysty wyszukać właśnie informacje na temat Wikipedii, słów piosenek, czy po prostu wideo, czy tak zwanych teledysków na YouTube i nie tylko, ale możemy także szukać innych urządzeń w Android Markecie. Dobra, więc zobaczmy, jak jest z jakością muzyki. Chciałem wam przedstawić również X-Law, dlatego ten X-Law jest bardzo, ale to bardzo fajny. Oczywiście tutaj akcelerometr chodzi idealnie i tak wygląda w wersji właśnie poziomej, no tak wygląda właśnie w wersji pionowej. Dobra, teraz zwróćcie uwagę, jak będzie telefon grał, kiedy włączę X-Loud. Jak widzimy, jest bardzo głośny. Dobra, wyłączyłem to i teraz zwrócił sobie uwagę na jeszcze jedną kwestię, czyli efekty świetlne. Efekty świetlne działają nawet jak wyłączymy właśnie ekran i one cały czas będą grały, póki muzyki po prostu jej nie wyłączymy. Co trochę właśnie odbija się na jakości baterii, dlatego że no, bateria będzie nam oczywiście krócej trzymała. Jednak bardzo fajny bajer, który może się przydać. No nie mamy niestety sterowania na ekranie głównym, więc to niestety troszeczkę utrudnia, jednakże w Androidzie 4.04 prawdopodobnie, tak z tego co słyszałem, jest to właśnie opcja i możemy sobie sterować właśnie z poziomu telefonu. Dobra, to jest na razie tyle, ja tego tu chciałem na razie wam przedstawić właśnie funkcję Wallpan oraz ten wygląd tego telefonu, a w przyszłych filmikach, tutaj, jakich będę starał się wrzucać, będę wam już bardziej pokazywał takie te bardziej szersze funkcje oraz wydajność tego telefonu. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.